pięknie szemrze ten deszczyk. To kolejny raz, kiedy nagrywam filmik z deszczem. Ale dzisiejszy jest wyjątkowy. Taki nieduży, spokojny. Szemrze. Byłoby miło się zdrzemnąć w taki deszczyk. Ale po prostu atmosfera piękna. Tak się kolorowo robi. Ale muszę uważać. Trzymam parasolkę. Trzymam parasolkę. O, człowiek jakiś idzie, bardzo głośno rozmawia. Mam nadzieję, że nie będzie używał domowej łaciny. A może nie. Czego zaraz takie podejrzenia? Hej, po angielsku. To nawet jak zacznie używać, to może nie będzie od razu słychać. Można sobie zrobić małą powtóreczkę. To chwilę posłuchaj. Situation. Like literally don't live for, let's say, a couple of years, 2-3 years anywhere. You know, if we send the kids to school, we can live in Bali. Co za piękny poranek. A niektórych wcale nie przestraszył ten deszczyk. No bo niby co, taka cudna alejka. Wczoraj wracałam do domu. I pewien pan, którego od czasu do czasu spotykam, powiedział ładnie dzień dobry. A pan taki trochę speszony. Ojej, nie zauważyłem pani. Ja mówię, ha, ha, jak to w takich przypadkach się mówi, będę bogata. A potem dodałam, tam bogata, a na co mi to? Najważniejsze, że mogę iść, że można iść. Nie wiem, dlaczego to powiedziałam, ale pomyślałam sobie, że ten starszy pan, który tak bardzo mozoli się, żeby właśnie iść, dwie kule, widać, że ma problemy z poruszaniem się, ale nie odpuszcza, nie siedzi w domu, jednak wyrusza. Wie, że dla niego to być albo nie być. I po prostu okazuje się, że te materialne dobra schodzą na plan dalszy, które tak bardzo ułatwiają wszystko, z których tak bardzo się cieszymy i dzięki którym możemy różne rzeczy realizować. Mogą się ziścić jakieś plany. Bez pieniędzy niektórych rzeczy się nie da zrobić. Ale jak już mówiłam to 1001 razy w moich filmikach, nie wszystko można dostać za pieniądze. Jeżeli mogę iść, najważniejsze, że mogę iść, to taki skrót myślowy. Sama wymyśliłam. Boże, jak pięknie. Najważniejsze, że mogę iść. Tyle ludzi wokół i na świecie, którzy nie mogą tego zrobić z różnych powodów, ograniczeń, takich czy innych, zdrowotnych czy duchowych, czy innych. A jeśli człowiek może iść taką alejką, taki deszczowy poranek, cieszyć się barwami tej jesieni i myśleć, że będzie mógł tu przyjść, kiedy tylko zapragnie. Jakże tego nie doceniać? Jakże się nie cieszyć, że można to mieć na wyciągnięcie ręki, nie płacąc ani złotówki.
że można iść. Najważniejsze, że można iść. Nie trzeba spotkać człowieka niepełnosprawnego albo takiego, który ma niedyspozycje, może chwilowe, żeby sobie to uświadamiać. Pięknie jest o tym wiedzieć zawsze, kiedy się wyrusza, kiedy człowiek jest sprawny. Kiedy nawet jeśli nie do końca sprawny, ale może jakiś trud ponieść, który sprawi mu radość. Kiedy może wyjść do tej przyrody, pocieszyć się nią. Zobaczyć, jak mokną drzewa, liście. Jaka cudowna jest cisza. Kiedy słychać tylko szemranie deszczu. Odgłosy spacerujących. Którzy z plecakiem na pleckach też się deszczu nie boją. Bo mogą iść, bo doceniają to każdego dnia. Wiem, że się powtarzam, w kółko krążę koło tego samego. Ale ta radość, kiedy można to doceniać, to szczęście, kiedy człowiek jest obdarowany tą względną sprawnością. A nic nie jest dane raz na zawsze. Jakże pięknie móc być wdzięcznym, kiedy się to dzieje. Najważniejsze, że można iść. Najważniejsze, że można cieszyć się tym. Najważniejsze, że można to zauważać. Wcale nie chodzi o to, żeby porównywać się z innymi. O, tamten to ma strasznie, o, tamten to nie może. Boże, jak ten człowiek żyje? On nie może to, czy nie może tamto. W ogóle nie o to chodzi. Do szczęścia nie potrzebujemy cudzego nieszczęścia. Dobrze jest o tym pamiętać, nawet wtedy, kiedy nie mamy przed oczyma człowieka, który ma ograniczenia, któremu nie jest łatwo. Każdego dnia wyobraźnie albo dosłownie iść pod figurkę Matki Boskiej i zostawić tam różę. Jako taki widomy znak wdzięczności. A co ma zrobić niewierzący? A niewierzący niech się zapamięta w słowach dziękuję. Niech będą często używane przez niego. Dziękuję. Najważniejsze, że można iść i cieszyć się tym. Myślę, że świat jest piękny, że wszystko jest możliwe, bo mogę iść po radość, po spokój. Wdzięczność. Trzebaż więcej. Najważniejsze,
że mogę iść. Pięknego, spokojnego dnia, wypełnionego wdzięcznością za wszystko.